Chad był najlepszy w tej robocie. Dla niego żadne zlecenie nie było zbyt trudne. Wystarczył drobny szczegół. Nieszczelny piecyk, słaba wentylacja i nawet nie wiedziałeś, jak cię dorwał. Ogień. Jeden płomyk, jeden przegapiony węgielek z kominka i już był w swoim żywiole. Dwie minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać. Chad to był gentleman, prawdziwy artysta, cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje dopiero, gdy go wynosili. Dla mnie ogień był jednak lepszy. Lepszy? A powiedz mi, co teraz porabia twój ogień? Zgasili go pół roku temu. Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień został umoczony. Chad taki dużo lepszy nie jest. Też nie poradził sobie z czujką. Nie, ale Chad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek. I nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Chad to prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy. Chad i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.